Najnowszy Statim 6000B G4 został wyposażony w 4 cykle standardowe, 2 cykle konfigurowalne oraz 3 cykle testowe. Łącznie otrzymujemy 9 cykli częściowo lub całkowicie konfigurowalnych przez użytkownika. Dzięki temu dopasowanie Statim 6000B G4 do potrzeb nawet bardzo wymagających praktyk medycznych jest łatwe i precyzyjne. Cykle wybieramy i uruchamiamy za pomocą dotykowego wyświetlacza, naciskając ikony reprezentujące określony wariant pracy autoklawu. Dla cykli standardowych możemy w łatwy sposób określić potrzebny czas ekspozycji. Dzięki temu Statim 6000B G4 jest fabrycznie przygotowany nawet na bardzo restrykcyjne wymagania sanitarne. Po wybraniu czasu ekspozycji autoklaw przechodzi do ekranu startowego dla danego cyklu. Z jego poziomu możemy ustawić inny niż zaprogramowany czas suszenia, aktywować opóźniony start oraz wystartować program sterylizacyjny. W autoklawie Statim 6000B G4 cykle standardowe mogą być modyfikowane w zakresie czasu suszenia. Użytkownik może to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy to ustawiając każdorazowo czas suszenia tylko dla aktualnie wybranego cyklu, skracając go lub wydłużając. Drugi to zdefiniowanie standardowego czasu suszenia poszczególnych cykli standardowych, korzystając z opcji w menu ustawień. Trzy cykle standardowe pozwalają na sterylizację następujących wsadów. Cykl N w temperaturze 134 stopnie Celsjusza dla narzędzi litych i nieopakowanych, np. lusterka i eksploratory stomatologiczne. Czas trwania cyklu z suszeniem próżniowym to 15 minut. Cykl S w temperaturze 134 stopni Celsjusza dla narzędzi litych opakowanych, np. pojedyncze opakowane kasety EMS lub pakiety z narzędziami. Czas trwania cyklu z suszeniem próżniowym to 27 minut. Cykl B w temperaturze 134 stopnie Celsjusza jest to cykl uniwersalny, zapewniający maksymalną ochronę dla wszystkich narzędzi opakowanych i nieopakowanych. Czas trwania cyklu z suszeniem to również 27 minut. Ostatnia grupa to cykle przeznaczone do sterylizacji elementów z tworzyw sztucznych i gumy. Cykle S w temperaturze 121 stopni Celsjusza i czasie ekspozycji 31 i 41 minut. Przebieg każdego cyklu jest zwizualizowany na wyświetlaczu. Dzięki temu bardzo łatwo jest się zorientować, na jakim obecnie etapie wykonania jest uruchomiony program. Ponadto świecąca obwódka dookoła ekranu zmienia kolor w zależności od aktualnego statusu urządzenia. Biała otoczka oznacza gotowość do sterylizacji. Czerwona – wykonywanie programu. Niebieska – cykl zakończony. Żółta – cykl nieprawidłowy. Pozwala to personelowi na łatwe, wizualne rozpoznanie etapu pracy autoklawu. Można, nie podchodząc do urządzenia, widzieć jego status. Statim 6000B G4 umożliwia skonfigurowanie i zapamiętanie dwóch cykli, których parametry może określić użytkownik. Programując parametry cyklu, możemy wybrać temperaturę sterylizacji, czas ekspozycji oraz czas suszenia. Jest to świetne rozwiązanie, kiedy mamy specyficzne narzędzia wymagające określonych warunków sterylizacji, np. narzędzia zawierające optykę, lub priorytetem jest czas lub bezpieczeństwo cyklu. Ostatnia grupa to cykle testowe. Użytkownik może przeprowadzić zarówno standardowy test próżni, jak również test Helix dla 134 oraz 121 stopni z wykorzystaniem znormalizowanych urządzeń PCD dedykowanych dla autoklawów o pojemności poniżej 1 jednostki wsadu. Test próżni należy wykonywać na zimnej i pustej komorze. Najlepiej, jeżeli jest to pierwszy cykl dnia. Test kontroluje poprawność pracy elementów związanych z wytwarzaniem pod- i nadciśnienia. Test Helix pozwala na kontrolę skuteczności penetracji pary wodnej w narzędziach wgłębionych. Również najlepiej jest go wykonywać na początku dnia pracy, zaraz po teście próżni. Mnogość dostępnych opcji oraz możliwość ich niemal dowolnego skonfigurowania czynią z autoklawu Statim 6000B G4 bardzo wszechstronne urządzenie do sterylizacji narzędzi medycznych. Z racji tego, że wszystkimi parametrami zarządza się tak łatwo jak na zwykłym smartfonie, personel pracujący na autoklawie Statim 6000B G4 bardzo szybko opanowuje liczne funkcjonalności. Zapraszamy do obejrzenia innych naszych filmów prezentujących szczegóły techniczne autoklawu Statim 6000B G4.